Poznań. Jesteśmy na zapleczu Straży Miejskiej Miasta Poznania. Ulica Głogowska 26. Jak patrzymy, nareszcie ktoś się wziął za remont. Bo to była gemela. I teraz tak sobie myślimy, a gdzie ten komendantu Matuszewsku i jego dworzanie zaparkują, skoro im tu zabraniają. Ojeju, ale się porobiło. Panie komendancie, gdzie pan teraz zaparkuje? Ale przyglądamy się radiowozom w Straży Miejskiej. Ponieważ już sobie obeszliśmy teren, to widzimy, że radiowozy, które tutaj stoją, są czyste. We wszystkich ogłoszono już akcję zima. Opony są w bardzo dobrym stanie. Nie ma jakoś tam specjalnie poobijanych. A przecież załogi walczą z różnymi asami. Wszystkie czyste, wymyte. Tu nawet widzimy markowe opony. To jednak ten komendant do czegoś się nadaje. Chociaż pilnuje, żeby były czyste radiowozy. I przygotowane do zimy. Ale tutaj nam się nie podoba, bo starym zwyczajem jest gemela. I tak sobie przy okazji myślimy, patrząc do góry. Cały ten budynek jest siedzibą główną, kwaterą główną Straży Miejskiej Miasta Poznania. Wszędzie są na ścianach klimatyzatory. Na dole też zamontowano. Skoro przeniesiono część strażników na to. Tak się zastanawiamy, ile to rocznie kosztuje i kto za to płaci. To są potężne pieniądze. Prąd, przeglądy, wymiana części. I kto za to płaci? Mieszkańcy miasta Poznania. Dziękuję.